No i wszystko działa. Warto dmuchać realnie na zimne. Na gorące, przepraszam. Nie, dmuchamy na zimne. Prądem dobra. Stałym z agregatu. Okej, to u nas już śnieg. Wczoraj odpaliłem agregat, żeby w razie co być przygotowanym, bo przecież pompa ciepła stoi i nie mam innego źródła zabezpieczenia. A zabezpieczeniem dla mnie jest agregat. Jak jest podłączony? Poprzez, tutaj będę teraz pokazywał, przełącznik agregat sieć, poprzez tutaj prostownik, mostek prostowniczy i kondensator. Niektórzy o ten kondensator się mnie pytali, dlaczego, po co i w ogóle. To będzie widać. Agregat, tutaj gdzieś wstawię wam zdjęcie i link jest na dole w opisie do tego agregatu. Bardzo fajny, tani. 2,5 tysiąca chyba teraz kosztuje. 6 kW, 5 kW wczoraj mi dawał mocy na MPPT, więc spoko. Okej, już jestem poza tym śniegiem. Tak więc na koniec, jeszcze pod koniec filmu postaram się wam pokazać, znajdę schemat, jak mniej więcej, jak to podłączyć po prostu, żeby to działało. Zwrócę na parę rzeczy uwagę, bo w gruncie rzeczy też to testuję, ja robię to pierwszy raz, więc już po wczorajszych testach, więc lecimy. Cześć, dzisiaj w czepeczce, bo idę zaraz na zewnątrz podłączać właśnie agregat i chciałem wam dzisiaj pokazać, jak ja to wykonałem. Pierwszy raz to robię, więc będzie to typowo na żywca. Mam nadzieję, że nic nie spala. Pokażę wam, jak ja to wszystko przygotowałem. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwestie ustawień, no to będziemy używać na pewno ustawień tutaj turbiny wiatrowej. Myślę, że no, zmierzymy sobie napięcie, jakie tam będzie nam turbina wiatrowa dawała, a raczej generator tak naprawdę, więc zobaczymy, jak to nam tam wyjdzie. Na ten moment no zobaczymy, jakie wyjdzie nam napięcie na mostku prostowniczym, więc ja na razie tutaj nic nie przestawiam. Jedyne, co w gruncie rzeczy zrobię, to na ten moment wyłączę stronę DC. No, żeby w razie co tutaj przyjść, włączyć, zobaczyć, jak to będzie po prostu wszystko wyglądało. Uzbrojony dzisiaj w kamerki, ale chcę wam to wszystko po prostu pokazać, jak to faktycznie wygląda. Robię to pierwszy raz. Od strony oczywiście tutaj kwestii związanej z mostkiem prostowniczym i podłączenia po MPPT. Jest tam drugi PV, drugie wejście PV podłączone jest. Jest na drugą fotowoltaikę, o tak można powiedzieć. I idziemy tutaj. Ok, tak więc o, szafy przed nami gotowe do montażu, ale nie dzisiaj o tym. Zobaczcie, jak wygląda cała instalacja, tą, którą stworzyłem. Te dwa kable, jeden leci z fotowoltaiki na dachu, a drugi leci z generatora prądu. I może zacznijmy od tego generatora prądu. On leci sobie tutaj, tak jak widać, do przełącznika agregat sieć. Cicho być tam. Oczywiście NK jest rozłączona, bo musi być rozłączona. Ona jest tylko po to w tym momencie, jeżeli chodzi o agregat i podpięcie do mostka prostowniczego. Zamontowana ze względu, żeby w razie co w przyszłości, ja żebym mógł przestawić i na przykład wyjść sobie smart loadem, czy tam wyjściem auksowym, na przykład pod ładowarkę samochodową. Tak więc po to, żeby ładować w przyszłości samochód. Ale to jest na razie rozłączone. I tak, tutaj mamy wejście, tak. Jeżeli przejdziemy na jedynkę, to mamy, zobaczcie, mamy tutaj, tutaj jest jedynka na dole, a dwójka jest na górze, więc dwójka obsługuje nam ten port, można powiedzieć, a jedynka te porty, czyli trzy fazy. Tutaj są nam potrzebne typowo trzy fazy, więc my przestawimy to na te drugie wejście. Jeszcze pójdę w międzyczasie po miernik. O, zostawiłem go, ale nie, dobra, mam tutaj jakiś, zaraz zobaczymy. Tak więc to sobie zrobimy. No i tutaj zrobiłem sobie takie coś, że widzicie, tutaj jest to zmostkowane. Po co? Po to, że jeżeli my sobie puścimy tędy prąd, trzy fazy, na mostek prostowniczy, to pójdziemy sobie później PV-ko, zobaczcie, mamy tutaj plus i minus. Ten plus, a raczej ten minus leci nam
do minusa tutaj w kondensatorze, a plus mamy podłączone z plusem. Teraz tak, teraz ten, ten minus, który mamy dokładnie tutaj, to jest ten kabel, od razu przy okazji sprawdzimy. Tym się nie sugerujcie, tu jest mamy minus, tu jest prawidłowo. Jeszcze to zmierzymy zaraz zresztą, bo zaraz będziemy wiedzieli, co się dzieje. I w tym momencie ja sobie odpinam i to jest zrobione ze względu bezpieczeństwa, że nie da się jednego albo ani drugiego wpiąć. No dobra, połączymy sobie na razie to tak. Zostawimy. Teraz tak, mamy generator prądu tutaj, więc go po prostu podłączymy. Ups. Może tutaj na razie to tak postawimy. Dobra, więc mamy generator tutaj podłączony w tym momencie. Ten generator przyjdzie nam tutaj. Tak więc z niego, no tutaj na razie to wyjście nas nie obchodzi, bo to jest tak jakby ewentualnie, żeby w drugą stronę zasilać, prawda? Więc to wejście typowo jedynka, jeżeli przesuniemy do góry. Jeżeli przesuniemy w dół, to będzie to tak działało. Tak więc zobaczcie, że tutaj będzie, po jednej stronie będzie plus, po drugiej stronie będzie minus. I tutaj było, pamiętam, na odwrót. Tak po prostu było zamontowane. O, mamy 500 V. Jak zobaczcie, zmienimy, to będziemy mieli odwrotną polaryzację, będzie minus 500. Tak więc tutaj według norm, znaczy normalnie jest po prostu wszystko podłączone. Teraz tutaj nie będzie nic, no bo nie mamy zasilania. Więc co? Więc startujemy. Poczekajcie. Wszystko jest ok, wszystko jest ok. Później sobie jeszcze zmierzymy, czy tutaj nam po prostu napięcie dochodzi. I tyle. Lecimy dalej. Spróbujmy odpalić może agregat i zobaczymy, jak to będzie wszystko funkcjonować. Na razie jeszcze bez obciążenia. Od bidy możemy nawet tutaj już puścić ten prąd, bo nic się tutaj nam nie stanie. Żadne obciążenie nie pójdzie. Więc najpierw zobaczymy sobie, jak tutaj będzie, jak tutaj, czy nam wszystkie fazy po prostu dojdą, trzy, jakie mamy napięcie. Tak więc idziemy uruchomić nasz agregat. Dziękuję jeszcze chyba. Okej, tak więc chodzi nam tutaj teraz w tym momencie generator. Zobaczymy, co będzie się działo. Zobaczymy napięcie. Czy mamy? Po stronie agregatu, czyli tutaj, napięcie międzyfazowe. Mamy 400 V. 400 V. OK. I między tutaj fazami też jest 400 V. Tak więc tutaj nam wszystko działa. Zobaczmy, co się będzie działo teraz, jak włączymy na naszą dwójeczkę. O, coś tutaj poszło. Zobaczymy, co się dzieje w... O. Tutaj na razie nic nie widać. OK, tak więc mamy taką sytuację. Jeszcze sprawdzimy sobie napięcie DC 247, 246, czyli tutaj mamy napięcie od strony naszego mostka prostowniczego 242. Dobra, jeszcze raz szybki rzut oka na to, czy się coś tutaj nam nie grzeje. No, nic się nie grzeje, więc jest ok. Idziemy teraz do naszej
naszego stanowiska dowodzenia. Już tutaj jest ciszej. No więc... No może tutaj tak będzie lepiej widać. No zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy 231 V napięcia. Tak więc... No, słyszymy, że coś tam się dzieje. Dobra, tak więc teraz spróbujemy obciążyć nasz falownik, albo raczej obciążyć nasz agregat, przepraszam. Więc co, wchodzimy sobie w opcję grid, albo przepraszam, o tutaj. Mamy włączoną DC2, czyli włączamy DC2. No i co, przy 230 V, no powiedzmy będzie 11 A, czyli 4 kW poboru. Można by było spróbować. Zobaczymy, czy coś nam tutaj... no 4 kW. No dobra, spróbujemy. Zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Chociaż co zaraz może napięcie nam... No. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Tu się nic nie grzeje. Tu też się nic nie grzeje. A, chyba wywaliło po prostu ubezpiecznik tam. Patrzmy, czy prądnica nam działa. Nie, czyli tutaj wszystko ok. Sukces. Zobaczcie, co tu się dzieje. Pięć kilowat. Nawalamy. 9 A, 10. Czyli maksimum takie, które powiedzmy idzie. Tylko nie wiem, dlaczego tu jest 520 V. Idziemy to pomierzyć. Czyli mamy wynik 5 kW, bez żadnej turbiny nawet. Proszę, zobaczcie. V, nie wiem tylko dlaczego się robi te 519 V, albo może już wiem. Patrz na to, 5 kW idziemy z 6-kilowatowego na 3 fazach. Bez żadnych turbin. Widzisz? Tutaj stała temperatura 38-40 stopni. Kondensator 9 stopni. Nic się nie grzeje. Co ma widać, że tutaj jest temperatura 11. Okej, tak więc mamy to. Jestem sam zdziwiony możliwościami tego DE. 5 kW idzie praktycznie całość z generatora na 10 A. Jest dociążony dobrze. No i wszystko działa. Jestem bardzo mile zaskoczony, że wam pokażę. Patrzcie. Prostownik zrobił nam cały czas trzyma 500 V na drugiej, na tutaj, na drugim tym. A więc widzicie, no już drugi MPPT w ogóle nie działa, no bo nie ma słońca, a tutaj zamiast słońca mamy takie, taką sytuację. Równo 10 A. Cześć, tak więc podsumowanie, w nim zawrę treści związane ze schematem, związane z tym, jak agregat podłączyć, przede wszystkim jaki agregat, ja akurat używam i jakie są plusy, minusy pewnych rozwiązań oraz co jest z kondensatorem, dlaczego on jest tak potrzebny. Tak więc zaczynamy. Kochani, a propos schematu, to jak wiecie, nie podłączamy się agregatem do złącza gen,
Jest on tutaj podłączony ze względu bardziej na to, że ma służyć w przyszłości to wyjście na ładowarkę. Ja osobiście podłączam w tym momencie agregat. Jest to agregat 6-kilowatowy. Może od razu pokażę, o jaki mi chodzi. Ja go kupiłem za 1900 zł latem. Widzę, że teraz podrożał z wiadomych względów, ale bałem się, no bo jest to prosty agregat, bez żadnych jakichś tam udziwnień, tyle, że ma tą miedzianą prądnicę na toolboxie kupiony. I powiem szczerze, że daje radę, no bo z 6 kW mocy nominalnej robi 5, więc myślę, że jest ok. Prądnica pisze, że jest miedziana. No to akurat jest mój znajomy nawet, więc powiedział mi, że to możesz kupić, prawda? Prawda. Więc jest opis, można sobie popatrzeć, co tutaj jest, zbiornik 25 litrów. Jeszcze jest kwestia na pewno zobaczenia, ile pali, ale tak jak dla mnie, on ma służyć do tego przede wszystkim, żeby jeżeli zabraknie mi prądu, będzie właśnie jakaś flauta, nie będzie wiało, nie będzie słońca, prąd wyłączą, no to ja sobie go włączam na 2, 3, 4 godziny i w gruncie rzeczy mam zapewniony jeden dzień przeżycia bez prądu, a ten agregat potrafi nawet długo pochodzić, więc jest to stricte agregat pod zabezpieczenie. On nie będzie chodził jako no, na co dzień, tak jakby może na gaz kiedyś przerobię. Ale jakby nie było, myślę, że ciekawe rozwiązanie i warte polecenia, tym bardziej, że nie za duże pieniądze. I co do właśnie w agregatu trójfazowego, to jeżeli sobie wejdziecie na przykład na czata GPT, ja sobie zacząłem zadawać jemu pytania, tylko poczekajcie, to nie jest ten czat, a nie, to jest ten czat, magazyn, o, tutaj. Zacząłem pytać o pewien wzór, o co chodzi z tym, że na przykład podłączamy trójfazowy agregat, czy jednofazowy do mostka prostowniczego. Te mostki prostownicze oczywiście będą inne, ale przede wszystkim różnica jest jaka? Różnica jest taka, że poczekajcie, gdzie ja tutaj to mam. Tutaj mamy taki wzór na wyliczenie właśnie używany w trójfazowych układach mostkowych prostowników. Więc jego użyliśmy do tego, żeby zobaczyć, jaka będzie mniej więcej, jaka powinna być no jego napięcie po wyprostowaniu. I tam miałem 520 V. Tutaj jest 563. Myślę, że ze względów bardziej czy jakościowych może prądnicy, czy czegokolwiek innego, to napięcie było na końcu 520 około voltów, więc okej. Jeżeli chodzi o kondensator, to wcześniej podpowiadało mi, żeby wziąć kondensator taki 450 V, ale to właśnie typowo pod jednofazowe rozwiązania, tam jest poniżej 450 V, a w przypadku, kiedy mamy trzy fazy, no to będzie około 500-560, tak jak widzicie, więc warto sobie taki aluminiowy, elektrolityczny kondensator znaleźć. I jeżeli chodzi o mikrofarady, ja używałem 1000, tutaj niektórzy podpowiadali, że można większe, ale bardzo trudno większe pojemności znaleźć i one są drogie. Ja znalazłem 630 i 1000 pojemności za około 150 zł. Te, które kupiłem, 450, kosztowało około 100 czy 90 zł netto. Tak więc jest to stosunkowo mały wydatek, a bardzo fajnie po prostu wypłaszcza, uzupełnia, no nie wiem jak to nazwać, ale te tętnienia, które są po prostu spowodowane przez mostek prostowniczy, on je ładnie wygładza, o tak można powiedzieć. Więc po to jest używany i to dowiedziałem się i z czata, i z internetu, i od jeszcze dwóch, trzech osób, z którymi rozmawiałem, elektronikami, ludźmi, którzy się gdzieś tam na co dzień zajmują tym, więc to mi po prostu potwierdzili. Więc myślę, że warto to zastosować. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestię właśnie tego naszego schematu, no to ja tak jak widzicie, tutaj już sobie poleciałem czwórką, bo miałem akurat taki kabel, niepotrzebny jest większy, bo tutaj tylko 5 kW będzie szło, więc na ten mostek prostowniczy idzie nam typowo trzy fazy, NK jest odpięta, tam widzieliście, i te trzy fazy są przekształcane na prąd prosty, prawda? Prosta linia, a nie sinusoida, prawda? To są mniejsze tętnienia też w przypadku trójfazowych, ze względu na to, że są te trzy fazy, które cały czas się mijają, a w przypadku jednej fazy to ona cały czas lata i te tętnienia są wtedy wyższe, więc nawet wtedy ten kondensator bardzo fajnie to wszystko wygładza, no bo jednak on ma, jednak są pewne takie, że tak powiem, te krzywe sinusoidy, czy
czy tętnienia tego prądu i warto, żeby kondensator był założony. Ja go wypuściłem także na zewnątrz, tak jak widzieliście, żeby, no dla bezpieczeństwa, jakby coś się stało, wybuch, coś jak nawet był no, zepsuty, prawda? To on wybuchnie i gdzieś tam nawet odsunę specjalnie stamtąd jakiś taki ten śmietnik czy coś takiego, żeby w razie co jakby się coś zapaliło czy coś, no to było to po prostu bezpieczne. Myślę, że się nic nie stanie, ale warto dmuchać realnie na zimne. Na gorące, przepraszam. Nie, dmuchamy na zimne, się mówi. Dobra. I tutaj lecimy sobie, zobaczcie, ja sobie zrobiłem te rozłączniki specjalnie obok siebie, bo na dachu mam 6 kW fotowoltaiki, ona normalnie jest wrzucona w, powiedzmy, że w falownik off-gridowo, a no off-gridowo. A obeszłem sobie tutaj właśnie tym prądem stałym z agregatu i podpiąłem się, zmostkowałem tutaj do tych zacisków tutaj na dole i albo działają jedne, albo działają drugie. Specjalnie tylko włożyłem dwa bezpieczniki, żeby nie było możliwości pomylenia się czy wpięcia po prostu czegoś nieumiejętnie. Tak samo przy agregacie sieć też jeszcze sobie tam zrobię napisy. I takie tak naprawdę poprawki, więc na pewno nie 450, tylko 630 V sobie tutaj znajdę jeszcze kondensator i podmienię. Na razie podziałam na tym, ze względu na to, że to bardziej testy i raczej nie będzie on używany często, no chyba, że będzie naprawdę podbramkowa sytuacja. Tak więc tak to wygląda. Co jeszcze Wam dopowiedzieć? Myślę, że wystarczy, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, uwagi co do tego mojego rozwiązania, czy nawet nauczenia mnie, bo nie wszystko umiem, nie jestem jakimś wykształciuchem, elektronikiem z zamiłowania, tylko po prostu kręci mnie bycie w off-grid, kręci mnie magazynowanie energii z samochodów elektrycznych, dawanie im drugiego życia, więc to jest tak jakby motor napędowy, który mnie na co dzień napędza. Oprócz tego wiadomo, montaż fotowoltaiki i tak dalej. Ale to już zostawmy kiedy indziej. Ważne, że ten system działa. Kiedyś na pewno jeszcze w jakimś filmie przy spalaniu agregatu podepnę temat związany z tym, jak to faktycznie działa, jak ten kondensator zachowywał się w dłuższych okresach działania, nie tylko półgodzinnych, ale godzinnych, dwu, trzygodzinnych. Na pewno short jakiś powstanie, więc będą jeszcze testy i myślę, że warto podpiąć do MPPT. Niektórzy mówią, że można go spalić, ale też uważam, że nie przesadzajmy, bo no, MPPT jest tak zbudowane, że on śledzi ten punkt mocy cały czas. Tutaj ma praktycznie stały ten punkt mocy. On wykorzystuje maksymalnie, co tutaj będzie dawał agregat. I to jest 500 V, więc dla niego jest lepiej niż nawet na jednej fazie te 230 czy coś, no grzeją się bardziej kable, a docelowo będę miał jeszcze falownik wysokonapięciowy, więc tutaj te przekształcenie 500 V do baterii na 400 V to już będą w ogóle fajne małe straty, no bo to o to chodzi. Dobra, ja kończę, trzymajcie się, obejrzyjcie tutaj gdzieś jakiś następny film będzie, więc tak to wygląda. Hej, cześć.